Cześć, jak zauważyliście, kupiłem pakiet bajka i będę specjalnie dla niektórych nagrywać odcinki, co jak poszczególnie zrobić. Będą to rzeczy raczej banalne, proste jak budowa cepa i każdy sobie powinien z tym dać radę, aczkolwiek są osoby, które niestety są laikami totalnymi i nie wiedzą jak sobie dać rady, a chcieliby po prostu, żeby ich dziecko miało uciechę z jeżdżącego pakiet bajka, a nie wiecznie stojącego. Także w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak rozebrać i złożyć taki tłumik na dwie końcówki, jak go wyciszyć, jak to później złożyć, bo niektóre osoby mają z tym problem, także zapraszam. Dobrze, także może z innej perspektywy, co musimy mieć, żeby złożyć taki tłumik? Musimy mieć dwie końcówki bądź jedną końcówkę. Zakończenia tych rurek są to takie talerzyki, sprężyny oraz zawleczki. Takie zawleczki możecie kupić w każdym sklepie rolniczym, z tym nie będzie problemu. Jak to składać? Najpierw bierzemy sobie zakończenie, wkładamy na rurkę w ten sposób. Nie robimy to w taki sposób, bo niektórzy próbują tak zakładać i to nie przynosi skutku, tylko w ten sposób, tak żeby to nie mogło sobie latać na boki. Teraz nakładamy to na tłumik, bierzemy drugą końcówkę. Tak samo ją zakładamy. Bierzemy sprężynę i teraz najważniejszy etap. Musimy sobie sprężynę ściągnąć w ten sposób. I od góry tutaj mamy ostatni rowek, jak widzicie. Jest on właśnie od tej zawleczki. Najlepiej to robić w dwie osoby, wtedy jest po prostu łatwiej. Dobra, jeden końcek. Dobra, jedną stronę mamy nałożone, naciągamy, przekładamy i mamy. Teraz te końcówki zawleczki musimy sobie rozgiąć, tak żeby po prostu ona sobie później nie wypadła. Wystarczy, że jedną końcówkę zagniecie, druga zostanie prosto, ponieważ gdy druga końcówka zostanie prosto, to ta sprężyna Wam się nie wysunie. Druga końcówka tak samo. Gdy chcemy wyciszyć, teraz Wam o tym powiem. Dobrym sposobem jest nawiecenie sobie tutaj większej ilości otworów. One będą bardziej pochłaniać dźwięk przez końców. Gdy sobie nawiecicie więcej otworów, bierzecie bądź watę szklaną, budowlaną, bądź watę do tłumików możecie kupić, bądź nawet mogą być to zwykłe stalowe druciaki, takie do kuchni. Ja również kiedyś też robiłem druciakami, wyciszałem taki tłumik. Ja tutaj tego nie wyciszam, także składam tak jak leci. To lecimy z kolejną końcówką. Pyk, pyk. Sprężynka, zawleczka, prosta jak budowa cepa, tak jak mówię, aczkolwiek no nie każdy musi się znać, nie każdy. Teraz dobra moja rada, lepiej sobie najpierw nacelować, teraz nacelować na ten otwór, trochę włożyć tą zawleczkę i potem ją włożyć do końca, wiele lepiej, o, w ten sposób. Teraz je złożymy do końca, znów bierzemy jeden koniec. Zaginamy go. No i wydeszek mamy złożony. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się odcinek i chciałbyś więcej takich produkcji, daj łapkę w górę, udostępnij oraz napisz komentarz, co sądzisz o takich filmikach i czy poradnik Ci się przydał. Także na razie.